Kochani, jak doskonale wiecie, kocham organizację wesel i różnego rodzaju przyjęć. Ale ponieważ życie stawia mnie w zupełnie nowej roli, to pierwszy raz zorganizowałam baby shower. I to dla siebie. Może zostanę baby shower planerką w przyszłości? Nie wiem, jeszcze się nad tym zastanowię, ale dziś chciałam Wam powiedzieć właśnie o tej uroczystości i pokazać nieco kulis mojego przyjęcia. Obecnie baby shower możecie zorganizować na bardzo wiele różnych sposobów. Niektóre z Was marzą o bardzo kameralnym spotkaniu, dosłownie w gronie swoich najbliższych przyjaciółek bądź rodziny. Niektóre z Was szykują ogromne przyjęcia, nawet na kilkaset osób. Ja postawiłam na imprezę chyba średniej wielkości, bo było u mnie między 25 a 30 dziewczyn, więc w sumie jak na mieszkanie całkiem sporo, ponieważ zdecydowałam się zorganizować swój baby shower po prostu u siebie w domu. Pogoda pozwoliła mi na to, żebym mogła połączyć imprezę w środku i na zewnątrz ze sobą, więc tak naprawdę większość dekoracji była na tarasie, bo najbardziej zależało mi na tym, żebyśmy właśnie sobie posiedziały na zewnątrz. Zdecydowałam się na takie kolory, które wiem, że nie pojawią się w pokoiku mojego dziecka, a które są prześliczne, więc królował błękit i pomyślałam sobie, że właśnie w połączeniu jeszcze z bielą wyjdzie to bardzo ładnie. Wprowadziłam natomiast na moim przyjęciu taki motyw, który pojawi się w pokoiku dziecięcym. To jest motyw balona. Takiego balona, takiego wiecie, w sensie, że balon, że z koszyczkiem i że podniebne podróże. I właśnie takie balony pojawiły się przede wszystkim w dekoracjach. Toperem całego tortu był właśnie taki przepiękny balon. Pojawił się motyw chmurki i były misie. No i jeszcze ja! Wielki balon, tylko koszyczka mi brakowało. Podczas takiego przyjęcia panuje wyjątkowa atmosfera. O dobrą zabawę można zadbać poprzez różnego rodzaju konkursy, które są przygotowywane specjalnie na to wydarzenie. Ja byłam bardzo ostrożna. Po pierwsze, zależało mi na tym, żeby te zabawy nie trwały zbyt długo, a po drugie, chciałam tymi zabawami wciągnąć moje dziewczyny. Nie mogłam się oprzeć dwóm zabawom. Pierwsza z nich polegała na tym i uważam, że to jest super, więc mega Wam polecam. Poprosiłam moje dziewczyny o to, żeby przyniosły ze sobą swoje zdjęcie w momencie, jak były małymi bobasami. I zabawa polega na tym, że te zdjęcia puszczane są w obieg i potem obstawiamy, który bobas jest którą dorosłą kobietą. Więc naprawdę śmiechu było co niemiara. I druga rzecz, na którą się zdecydowałam, kupiłam kartki na 18 urodziny dla mojego dziecka i dziewczyny mogły wypisywać na tych kartkach życzenia dla mojego synka, więc wydaje mi się, że totalny kosmos emocjonalny i sama jestem mega ciekawa, jak on na to zareaguje. Oczywiście takim momentem kulminacyjnym każdego baby shower jest rozpakowywanie prezentów. Wszystkie prezenty muszą być rozpakowane przy wszystkich gościach. Co dostałam? Co dostałam? Posłuchajcie, dostałam tyle rzeczy. Dla siebie dostałam trochę kosmetyków, a reszta dla maluszka, czyli jednak wygrał ze mną. I dostałam tak, dostałam cudowny bujaczek, dostałam świetny fotelik do karmienia, ale to jest taki fotelik, który rośnie razem z dzieckiem, więc od początku życia do kilku lat można go stosować. Dostałam troszkę ubranek, ale bardzo niewiele, z czego też bardzo się cieszę, bo sama wpadłam w taki zakupowy szał i właśnie najbardziej skoncentrowałam się na ubrankach. A! Dostałam totalnie obłędny zestaw dla bobasa do spa. Wyobraźcie sobie szlafroczek tej wielkości, do tego klapeczki takie. To w ogóle było kosmiczne. Aha! I w ogóle dostałam, z czego też bardzo się ucieszyłam, masę maskotek. Więc cieszę się, bo nie zabraknie tych takich słodkich akcentów w pokoju dziecka. Wokół mojego baby shower pojawiło się bardzo wiele spekulacji, więc teraz chciałam troszkę zdementować. Po pierwsze, wyczytałam, że dostałam nianię elektroniczną. Nie dostałam. Voucher na sesję zdjęciową z noworodkiem. Również nie mam. Pisano, że byłam bardzo zdenerwowana, że dziewczyny, które zaprosiłam, wrzucały do sieci zdjęcia i filmiki z mojego przyjęcia.
podobno nawet kazałam je usuwać i w ogóle wykasowywać, więc oczywiście to jest nieprawda. Także przy przyszłych imprezach, które będę w domu organizowała, wcale nie będę stawiała kartonu, w którym będzie trzeba zostawiać komórki przy wejściu, żeby ich nie używać. Baby shower, czyli tak naprawdę dziecko i prysznic, to nic innego jak spotkanie, podczas którego mama jest obdarowywana ogromną ilością nie tylko upominków, ale dobrej energii, porad i uśmiechów. I mam nadzieję, że mogę również liczyć na jakieś porady od Was. Zostawiajcie w komentarzach wszystko, na co macie tylko ochotę, co chcecie mi napisać, przed czym chcecie mnie może ostrzec. Jestem otwarta na wszystkie Wasze sugestie. Niech ten mój baby shower trwa, póki jeszcze dziuś się nie urodził. Oczywiście, jeżeli ten materiał Wam się podobał, dawajcie łapkę w górę dla mnie i dla Juniora. No i nie zapominajcie o naciśnięciu dzwoneczka.